happy room, wesoły pokój. Witam wszystkich bardzo gorąco, jestem Bonkol. Siedzę taki tutaj skitrany w ciemni, mało oświetlenia, dlatego że dzisiaj będziemy robić cuda. Dzisiaj zejdziemy do lochów, do tak zwanych dungeonów. To jest aktualizacja do gry, w którą już grałem i nagrywałem. Zaraz sobie przypomnicie dokładnie, o co tutaj chodziło. Natomiast wtedy to wszystko działo się w laboratorium. Teraz doszła darmowa, duża aktualizacja, no i twórcy gry poinformowali mnie o tym. Powiedzieli, że Bonkol, pamiętasz? Może chciałbyś sprawdzić i pokazać swoim widzom? No to ja mówię, czemu nie? Czemu nie? Słuchajcie, to jest właśnie to. Teraz schodzimy do lochów i podobno mają być nowe gadżety, mają być nowe jakieś ciekawostki. Więc tak, mamy podobno ustawić minę, okej, to jest coś takiego jak zaczynaliśmy, czyli ustawiamy minę i naciskamy test. Okej, chodzi wszystko oczywiście o to, aby tutaj dokonać jak największych zniszczeń na tym manekinie. Można zatrzymać test. Dobra, tutaj jakieś statystyki mamy. Aha, i musimy tutaj jak najbardziej rozwalić. Tutaj musimy wykonać tak, od początku oczyść pole do gry i jeszcze minne combo, wysać 3 miny z rzędu. To może być ciekawe. Zobaczymy tutaj statystykę, czyli jak nasza postać otrzymywała obrażenia, w jaką część. Więcej szkód na odblokowanie nowej broni, wykonuj więcej zadań, aby mieć więcej pieniędzy. No dobra, to już kojarzymy. Po prostu jakie tutaj dungeonowe są rzeczy, wiecie, tak jak w grach, w których są lochy, tam są różne narzędzia tortur i nie tylko, na przykład są różne, wiecie, takie zapadnie, jakieś takie siekiery, które tam jako pułapki się uaktywniają, to także może być to ciekawe. Dobra, zaczynamy od sprężyny. Pewnie chodzi im o to, abyśmy na przykład tutaj zrobili tak, byśmy zrobili tak. Tu są jakieś noże. A, bo tutaj muszę zobaczyć 5 guzów od odbijacza. Wysać 3 miny z rzędu. To też by było ciekawe. Broń palna, z broni palnej nic nie mamy, z nożów nic nie mamy. Ja myślę, że jeszcze odbijacz to powinien coś takiego robić. Także, o, tak. A, już nie mogę więcej. No to zobaczymy, czy to wystarczy. Dobra, okej, okay, dostał. Oj, niestety zatrzymaliśmy. Także ten test chyba nie został poprawnie wykonany. Także ja myślę, że tak sobie tutaj ustawimy i zobaczymy teraz ten test. O, na minie spadł. No, coś się stanie z nim? Coś się... No to jest aż niemożliwe. Dobra, to zrobimy w takim razie coś takiego. On spadnie w bok i teraz myślę, że będzie spoko. Patrzcie, bum. Okej. Okay. Odbijacz, odbił, dobrze idziesz, patrzcie jak nim kurde rzucamy tutaj o ściany. No już chyba wykonaliśmy 5 od odbijaczy, wyrządź uszkodzenia za 500. Także możemy nawet to chyba przyspieszyć, jak widzicie, żeby tutaj się upewnić, że na pewno wszystko ok. Jak widzicie, z biegiem czasu on też dostaje na tyle obrażeń, że nagle zaczyna mu ta sztuczna ręka tam odpadać i tak dalej, i tak dalej. Te odbijacze mają takie zielone paski, co oznacza, że też mają swój limit. Dobra, nowy rekord. Dobra, zrobiliśmy nowy rekord i teraz zobaczymy, czy odblokowaliśmy jakieś nowe rzeczy. Widły! O holender, gdzie te widły się montuje? A, na górze. Dobra, to zrobimy tak. A, już nie mam hajsu. Dobra, to zobaczymy, czy na widły się nadziejemy. Dobra. Dobra, sprawdźmy to. Przyspieszmy. O, jest! Jest, dobrze. Kolejny raz. Nice. O, kolejny raz. No, dobrze. Nice. No, ale już widły nie działają, chociaż tutaj próbowały jeszcze raz wyskoczyć. No, i się złapał. Dobra. No i spoko. No, kolejną rzeczą, którą odblokujemy. Ciekawe, co to będzie. Kusza. Dobra, kusza będzie strzelać. Kusza będzie... Dobra, czyli myślę, że tutaj możemy zrobić kuszę. Czy mogę nią obrócić jakoś? Nie, raczej chyba nie mogę obrócić. Chyba, że jak przytrzymam. Jakoś nie wiem nic na temat obracania kuszy, ale mam nadzieję, że ona po prostu będzie strzelać. A, okej, okay, ona się znajdzie. Okej, okay, spoko. Tylko ta kusza, zobaczcie, że ona bardzo wolno strzela. Ona nie potrafi tak szybko celować. O, przyspieszmy i lecimy do następnego testu. Kurde, ale dostał. O, tu dobrze postawiłem jednak, bardzo fajnie. Na tym ta polega gra, żebyśmy po prostu grali, żebyśmy testowali te różne narzędzia, żebyśmy po prostu się dobrze bawili. Oczywiście, to nie zachęca, do żadnego wyrządzania szkód nikomu. Pamiętajcie o tym. Tylko, że my musimy oczyścić pole do gry. Dobra, czyli oczyścimy pole do gry. To jest też zadanie, które musimy wykonać. Aha.
tu i tu. I co, wykonałem to? Nie, nie wykonałem. Wyrządź uszkodzenie. 8 strzałów na manekinie. Dobra, jeżeli 8 strzałów na manekinie, to my musimy teraz dać dużo kurz. Ja na przykład zrobiłbym coś takiego. Położyłbym to tu. Dał to tu. Tutaj też. I żeby manekin skakał cały czas, to zrobiłbym mu tak. A właśnie. Tutaj bym zrobił w ten sposób. Okej. Tu za stówę. Tu gdzieś tak. I tu gdzieś tak. No dobra, zobaczymy, czy to się uda, co? O Jezu. Oni chyba nie trafią ani razu, tak mi się wydaje. Dobra, strzelają. Aha, czyli w sumie nie musiałem nic z tym robić, to by i tak było. Dobra, 6 trafień. 6 trafień, ale to nie spowodowało, że coś... Dobra, czyli na pewno źle mamy to. Zobaczcie, że wystarczyłoby zrobić coś takiego. Oni będą strzelać, tak mi się wydaje. Strzelają czy nie strzelają? Ej, nie strzelają. No to w takim razie widły. Z igły widły. Nie, nie mogę na ziemi tego położyć. Myślę, że najlepszym sposobem byłoby zrobienie czegoś takiego. O, patrzcie. Patrzcie teraz. Strzelają czy nie? A, za daleko są. Za daleko są. Dobra, to zrobimy tak. 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 Okej. I jeszcze chyba jedną kuszę mogę zrobić. O! Ładnie, 7 trafień. 8, jest, dobra, wykonaliśmy. Wykonaliśmy zadanko i można również uaktualnić broń. A, oczywiście, tutaj było broń palna, broń biała, różne. Broń biała jest najciekawsza moim zdaniem. Także tutaj można na przykład ulepszyć widły, tak? Bo te euro, które zdobywamy, wydajemy właśnie na te bronie. Co tam jeszcze z ciekawostek? Tutaj są właśnie materiały wybuchowe. Wysać 3 miny z rzędu. To może być ciekawe zadanie. Bo 3 miny z rzędu to oznacza nic innego jak po prostu zaspamowanie minnym combo. No i jedziemy. Okej. Okay. Siup. Nie, widły tu były. Zapomniałem o tych widłach. Nie. Dobra. Teraz chyba już będzie ok. Jedziesz. Boom. No teraz to się musi udać. Przyspieszymy nawet, żebyście widzieli, jak on ładnie dostaje. Wyrządź uszkodzenia na 1000. A, zabrakło. Wyrządź uszkodzenia na 1000. No to damy jeszcze tutaj minę jedną. Ok, zobaczymy. Aha. Udało się. Na szczęście. O nie. Dobra. O nie. On nie może w tą stronę iść. Bo jak w tą stronę, to on wybuchnie. Dobrze, jeszcze wybuchnie. Zabrakło. Wiecie co? To w takim razie, żeby tutaj nie było sytuacji, że on po prostu na brzegach robi takie wariactwo. O, to robimy tak. Patrzcie. Bum. Dostał. Dostał. No i tutaj mamy pewność, że właśnie poleci na drugi koniec mapy. Okej. Okay. Tutaj też mamy pewność, ładnie. Dobra, dobra. Jedziesz, tak jest. Jeszcze. Kurde. Dobrze, nóżka poszła. Poszło jeszcze w lewo, poszło w prawo. Oj, pójdzie na minę. Żeby tysiąc było obrażeń. Come on, ziom. Nie. Nie. Dobra, ale wykonaliśmy to na szczęście. I tutaj taki pasek się przesunął. Ten pasek powoduje odblokowanie się kolejnych rzeczy. Jeżeli wykonamy dużo obrażeń, jeżeli dobrze uszkodzimy tego manekina, to po prostu przesuwamy się i odkrywamy kolejną super broń. Dobra. No to teraz z takich rzeczy, czy dostaliśmy coś? Piła. Tylko jak z tą piłą zrobić, żeby to miało sens? Zobaczmy po pierwsze, jak to działa. Ona się tak, aha. Ała! Okej. Okay. Czyli piła działa w ten sposób. A piła też ma swoje, oczywiście, swoją wytrzymałość. No, słuchajcie, ja myślę, że piłę trzeba by było wykorzystać w inny sposób. W taki, że... O, właśnie. Dobra. Okej. Okay.
Możesz obejrzeć ostatnie 10 sekund. O, jako GIF? A, i można zapisać to jako GIF. O kurde, ale fajne. Dobra, exit. Dobra, to zrobimy teraz trochę inaczej. Słuchajcie, oczyścimy to, żeby były obrażenia od piły. Ja jestem za tym, aby pierw zrobić taki myk. Chcę zobaczyć, czy... A tu jeszcze pająk jakiś? Pająk. Chcę zobaczyć pierw, czy on idealnie prosto poleci. Zobaczyć do góry. Dobra, powiedzmy, że leci, nie? I teraz trzeba tak zrobić. Tutaj piła. Okej. Zobaczmy. Aha. I zobaczmy teraz. A, no prawie idealnie. Natomiast musimy przesunąć. Może tak, żeby on po prostu nie wyleciał, ale otrzymywał te obrażenia. O, czyli tu mógłbym usunąć. To jest właśnie to, to jest zabawa w kreatywność, pamiętajcie o tym. Można zmienić kierunek piły też. Okej, okay. Dobra, czyli wiemy, o co chodzi. Ale dajmy jeszcze sobie pająka. Jak zadziała pająk? Pokażcie to. Aha, pająk się przyczepił. Pająk się przyczepił. On zjada. On w mumię zamienia go. Zobaczcie. O, Holender. Nawet nie wiedziałem. Dobra, zróbmy tak. To jest całkiem spoko z tym pająkiem. Tu na pewno damy to. Tu na pewno damy to. Tu dodamy jeszcze sobie gdzieś jakąś piłę. Myślę, że tutaj piłę i tutaj damy. Dodatkowo damy sobie oczywiście wybuchowe rzeczy, żeby on czasem tutaj nam nie spowolnił, żeby on też potrafił się dobrze pobawić. I przepraszam, że tak trenos, ale kurde, mam, jeszcze się nie wyleczyłem po Sylwestrze. Po świętach się przeziębiłem, a po Sylwestrze się nie wyleczyłem. I muszę wam powiedzieć, że ciągle mam katar i kaszel. Właśnie stąd z tego kataru ten nos jeszcze mnie swędzi. Jeżeli ktoś jest teraz chory i też nie umie jakoś wyzdrowieć, może nie chodzi do szkoły, do pracy i tak dalej, no to życzę wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Tylko widzieliście, co się wydarzyło? Wydarzyło się tak. Pająk zaczyna go tutaj oklejać i on wtedy się klei do każdej możliwej powierzchni. Sobie kuszę jeszcze. Ile kosztuje to? 75. Dobra. Lecisz. O! A, to jest fajne do tego. Okej. Okay. To jest faktycznie fajne. A tylko on się przyczepił potem. Ale okej. Okay, dobra, on leci nadal. Tylko on mało obrażeń dostaje. On powinien... On jedynie teraz obrażenia dostanie od bomby. Nie wiem, czy to jest takie super. Dobra, przyspieszmy, żeby się upewnić. No, koniec. Dobra, myślę, że najwięcej obrażeń kolega nasz sympatyczny będzie dostawał od kuszy. To zróbmy tak, że tu będzie kusza. Tu będzie kusza. Tu będzie kusza. Okej. Okay. Dodatkowo dajemy jednego pajączka. I jedno to. I zobaczmy teraz. Okej. Okay. Ale niestety, to nie jest na tyle dużo obrażeń. Bo on uciekł nam. Sprawdźmy teraz. O! Idealnie. O, Holender, ale combo poszło. Dobra. To poszło niezłe combo, ale niestety nie odblokowaliśmy nic innego. Odejmiemy sobie dwie kusze stąd i myślę, że gdybyśmy zrobili jeszcze tak, że jeszcze jeden tutaj pająk. O, dwa pająki jeszcze lepiej działają. Jeszcze szybciej z niego mumie robią. 900 obrażeń od pająków musimy zadać. O, ja nie widziałem tego zadania wcześniej. No to słuchajcie, no to jest najprostszy sposób.
900 obrażeń od pająków. Aha, 250. Dobra, zobaczymy, czy to tak zadziała. A nie, bo on przecież... Dobra, przepraszam. To musi iść w bok. Pająk 280 kosztuje. Damy kusze czy bomby jeszcze? Bomby bym musiał dać. Dla pewności, żeby on tutaj jak spadnie, żeby się gdzieś odbił. Okej. Dobra, dostaję obrażenia od pająków. Gryzie go. Kurde, muszę wam powiedzieć, że za mało. To jeszcze więcej potrzebujemy pająków. No, żeby rekord pobić od pająków, żeby były tutaj... On może na minę spadnie, jest szansa. Tak jest. Spadł na minę. On jeszcze dostaje takie lekkie obrażenia. Ale to nie wszystko. Dobra. Czyli pajączki były spoko, ale trochę za mało obrażeń. Szczerze to, gdybyśmy naprawdę chcieli od pająków obrażenia, to byśmy skupili się na tym, aby je tutaj połączyć wszystkie. O. On tylko, że w tą sieć wpadnie i to już wystarczy. To już wystarczy, to już nie trzeba za dużo. Oj, chyba się pająki nam zepsuły. Dobrze. Oj, no to musimy to usunąć. I brakuje hajsu. No, zabraknie. Dobra, sprawdźmy teraz. Da się czy nie da się? Da się, jest! 900, zrobiliśmy to. Dobra. On się przykleił. No i nice. Zobaczymy, czy odblokowaliśmy coś nowego. Nie, nie odblokowaliśmy, ponieważ odblokujemy dopiero tutaj. No i teraz 357 hajsu. Zróbmy maszynę, której jeszcze nie zrobiliśmy do tej pory. Mianowicie, zrobimy maszynę z pił. Brzmi dosyć groźnie, ale gdybyśmy zrobili tak, że po prostu nasze piły będą przesuwały naszego delikwenta w tym kierunku. Okej. I zobaczmy teraz tak. O, tuż to. I odblokowaliśmy. Zdobyliśmy dodatkowy hajs. Dobra, przyspieszmy to. Okej, koniec. Dobra, zdobyliśmy dodatkowy hajs i teraz zadaj o... minigun? Czy ja dostałem jakiegoś minigana? Nie. Nie dostałem jeszcze minigana, ale to musimy odblokować minigana. Dokładnie. Ale gdyby do tego wszystkiego dodać pająka. Tak. To się uda. Czuję, że się uda. Musimy usunąć jakąś jedną. Okej. Do tego wszystkiego dodajemy sobie pajączka. Jedną piłkę możemy tutaj dać. Zobaczymy, co się wydarzy. O nie, tylko on się nie może tak zablokować. Dobrze, 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 jest przesuwany. Nice. Ale został od razu tutaj, jak widzicie. Ojejku. No i piła niestety się zatrzymała. Brakuje nam jeszcze... Może faktycznie zrobimy tak, że on będzie się delikatnie tu przesuwał w dół. O właśnie, o to chodzi. I tutaj to w ogóle on się nadzieje na widły. O, i jeszcze na koniec bomba. Jak już spadnie, to tutaj jeszcze bomba jest. Wy tego nie widzicie tu za moją kamerką, to przepraszam bardzo. W następnym odcinku postaram się to lepiej ustawić. Te miny się, znaczy te tutaj piły się bardzo mocno marnują. To na 100%. To się bardzo mocno tutaj marnuje. Dobra, to zrobimy teraz sobie w tak, że mamy tu widły,
Pajączek oczywiście jest spoko. Dodatkowo mogę usunąć to i 170 mamy. Ile kosztuje kusza? Kusza jeszcze za dużo kosztuje. A gdybyśmy... No właśnie. Gdybyśmy sobie obliczyli w tym kierunku. Patrzcie, jak to spada. Zobaczmy teraz. Czy on zawsze w tym samym miejscu spadnie? Mniej więcej tutaj. Dobra. To byśmy mogli do ściany... Właśnie. ...spowodować. I widły. I jeszcze pusza. I jeszcze pająka. Okej, okay. I jeszcze 200 mamy. To jeszcze jedne widły. Dobra, sprawdźmy to teraz. A, jeszcze raz. Nie, nie, nie. Jeszcze raz. Come on. Wyżej. Za nisko. Dobra, okej. Okay. Czyli to musi być usunięte i teraz będę mógł dać piłkę mniej więcej gdzieś tu. Dobra, sprawdźmy teraz. Dobra, nice. Dobrze idą obrażenia. Nice-ik. Mamy to chyba, mamy, będziemy mieli rekord. Mamy nowy rekord. Zatrzymał się, bo zatrzymał, ale mamy nowy rekord. To jest najważniejsze. No i tak, moi drodzy, wygląda ta gierka właśnie. Czyli bawimy się po prostu, to jest taki happy room. Gra, która ma po prostu sprawiać nam przyjemność kombinowaniem. Oczywiście, wiecie, teraz to źle zabrzmi, bo wiecie, jaka jest telewizja. Jakby telewizja widziała ten materiał, to od razu by powiedziała, że co, jak to gra, w której się zabija? I ma to sprawiać przyjemność? Nie, to jest manekin przede wszystkim i my się bawimy w takim, powiedzmy, wirtualnym pokoju z różnymi narzędziami, wynalazkami. Nie ma co ukrywać, że ta gierka też jest trochę strategiczna i wymaga kreatywnego myślenia, bo nie wystarczy zrobić czegoś takiego i dać tutaj pająki, bo to najzwyczajniej w świecie po prostu nie zadziała. No, tam gdzieś te pająki pójdą, ale ten na przykład pająk tutaj nie zostanie zebrany. Trzeba trochę pokombinować, troszeczkę jak widzieliście przed chwilą, ja też tutaj obliczyłem, gdzie on poleci, gdzie on spadnie. Także na pewno ciekawa gierka, tym bardziej, że ona kosztuje 15 zł. Tak, ta gierka kosztuje tylko 15 zł, jest ona na platformie Steam. No i kończąc ten materiał, oczywiście zachęcam Was do sprawdzenia, ile kosztuje na G2A. Jeżeli znajdę, to dam Wam od razu link na dole do G2A, gdzie możecie kupować gierki, na przykład taką. Do Facebooka Was zachęcam, czyli do lajkowania mojego fanpage'u, też na dole będzie link, zachęcam jak najbardziej. I widzimy się w kolejnych materiałach. To był Happy Room. Jeżeli byście chcieli więcej materiałów z tej gierki, na przykład taki w ogóle, nie wiem, let's play na zasadzie serii, od czasu do czasu kolejne misje będziemy razem przechodzić, dajcie znać. No i do zobaczenia w przyszłych materiałach. Na ekranie teraz się pojawia przycisk do subskrybowania tego kanału i mojego drugiego oraz pojawi się Wam tak, proponowany film dla Was, którego może jeszcze nie widzieliście, i film z zapowiedziami, w co będę grał w tym roku. Symulatory, najlepsze symulatory, w które ja będę w tym roku grał. Także zobaczcie sobie koniecznie. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.